witamy serdecznie na drugim koncercie muzyki instrumentalnej w wykonaniu uczniów naszej szkoły, tym razem w atmosferze nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Witamy w szczególności naszych wspaniałych, utalentowanych artystów. Czas świąt to jest taki czas, kiedy każdy z nas przypomina sobie, jak to było kiedyś, jak byliśmy dziećmi. Tak pozwolę sobie na chwileczkę sięgnąć pamięcią wstecz. Odwołuję się do Państwa pamięci, bo dzieci są dziećmi, pamiętają, ale my. Proszę sobie przypomnieć, kiedy byliśmy mali, czekaliśmy na Mikołaja, czekaliśmy na pierwszą gwiazdkę. I chociaż dzisiaj mamy tych lat troszkę więcej, ale każdy z nas czeka na pierwszą gwiazdkę, czeka na Mikołaja, czeka na ten cud, który ma się wydarzyć w święta. Sięgając wstecz, przypominam sobie, jak byłam małą dziewczynką i czekałam na Mikołaja i wreszcie się pojawił. Stanął przede mną wielki, czerwony, z wielką brodą. I tak patrząc na niego, troszkę przypominał mi mojego tatę. Więc pozwoliłam sobie na psikus i zamiast zaśpiewać piękną piosenkę, którą przygotowałam, powiedziałam wierszyk. Mikołaju święty, pocałuj mnie w pięty, a na drugi rok pocałuj mnie w nos. No i Mikołaj wyciągnął wór, a z wora taką zwykłą papierową, szarą torebkę. Jak zajrzałam do środka, dziś bym się ucieszyła, ale wtedy był tam węgiel, który teraz na wagę złota, prawda? Na szczęście Mikołaj nie odszedł daleko, zdążyłam go przeprosić. No i prezent się znalazł. Jaki to był prezent? Nie pamiętam. Pamiętam tylko ten czarny węgiel. Dlatego teraz odwołuję się jeszcze raz do tego, co mamy w środku. Bo to takie ważne, aby tutaj dzisiaj każdy z nas poczuł się znowu dzieckiem, bo być może spotka swojego Mikołaja. Zapraszamy. Sprawdzić, czy jesteście w księdze grzecznych dzieci.
to zdaje się wasze zamówienie. Zobaczmy, co tam moje elfy dla was szykują. Oho, cóż za niespodzianka. Jeżeli jesteście w mojej księdze, od razu wysyłam wasze zamówienie do naszej fabryki zabawek. Elfi, mój najpracowitszy elf, osobiście się tym zajmie. Tutaj leżą księgi, w których opisane jest każde dziecko. Każdy ma tu swoją książkę. Jak widać, pojawiają się co chwila nowe książki, bo co chwilę rodzą się nowe dzieci. Na przykład ta książka, proszę, jest jeszcze pusta. Ktoś chyba był tutaj bardzo niegrzeczny. Zanim wyślę do dziecka prezent, muszę sprawdzić, czy było grzeczne. Jeśli znajdę was na liście grzecznych dzieci, ten obrazek od razu to pokażę. Zobaczmy. To nie. To nie, to też nie, to... O, gratuluję! Jesteście na mojej liście grzecznych dzieci. Jestem z was naprawdę dumny. Tylko pamiętajcie, żeby starać się przez cały rok i co najważniejsze, bądźcie radośni i szczęśliwi. A teraz chodźmy, coś wam pokażę. Tutaj robimy zabawki dla dzieci z całego świata. Tylko wybrani mogą to zobaczyć. Patrzcie uważnie. O tym moim elfom, bo znowu każą mi robić przysiady i zabronią szarlotki po obiedzie. Dobrze. Wystarczy już żartów. Zobaczmy lepiej, gdzie te prezenty mam w tym roku zawieść. O, to tutaj mieszkacie, prawda? Na pewno do was trafię z moim zaprzęgiem. Już nie mogę się doczekać. Momencik. Jest jeszcze ktoś, kto zawsze o was pamięta. Jak myślicie, kto to może być? Jak to dobrze mieć obok siebie kogoś tak wyjątkowego i bliskiego. Cóż za wyborna pogoda, w sam raz na latanie. Kochany Luisy, bez nim sobie nie poradził. Moje drogie elfy, czas dostarczyć prezenty.
Patrzcie, widzę już pierwszy prezent. Ciekawe, co jest w środku. Jest tu zapowiedź pierwszych naszych artystów, którzy mi są. Oliwia Górka zagra nam na skrzypcach polędę Cichą Noc, Fabian Jaszczyk na pianinie Deck the Halls, Witek Piasecki zagra nam na klarnecie Nie było miejsca dla Ciebie oraz Dominika Woniakowska, która zagra nam na wiolonczeli Ty śliczna panna. Zapraszam. Kolędy to takie pieśni, bez których nie wyobrażamy sobie świąt Bożego Narodzenia. Cicha noc. Zanim odkryto, kto skomponował tą kolędę, legendy krążyły, że spadła z nieba. Później myślano, że skomponował ją Mozart. A tak naprawdę w 1816 skomponował, właściwie napisał wiersz. Był to Joseph Moore. Był wikariuszem. Napisał wiersz, który 2 lata później stał się piękną kolędą. Cicha noc, święta noc. Zapraszam.
że jedynym nauczycielem Fabiana nie jest szkoła muzyczna, ani nie jest ognisko, lecz internet. A. Świat zaczął śpiewać. Nie tylko kolędy, czyli wzniosłe pieśni, ale także piosenki, które znamy do dziś. Posłuchajmy. Rocking around the Christmas tree.
skrzydłe. Better.
prezent. W kolejnym prezencie na pewno będą kolejni wykonawcy. Kolejnymi wykonawcami będzie Amelia Machalska, która zagra nam na keyboardzie Gdy śliczna panna, Dorota Krawczuk zagra nam na ukulele Nie było miejsca dla ciebie, Amelia Minkowska zagra nam na skrzypcach Przybierzeli do Betlejem, a Eryk Jarosz na gitarze elektrycznej zagra Christmas Eve. Zapraszamy. Kolenda Gdy śliczna panna to typowo polska kolenda, która powstała w XVIII wieku. Autor słów i muzyki niestety do dziś jest anonimowy. Nie wiemy, kto napisał słowa i muzykę, ale do dziś ta kolenda rozbrzmiewa w naszych domach i czasami wyciska łezkę, bo jest to kołysanka. Thank you.
Thank you.
miłości i pokoju. Alleluja. Gdy Bóg wstaje, rodzi się zbawienie nasze bliskie jest i słyszę śpiew aniołów. Alleluja. Alleluja. Szymon Profilczuk razem z Martyną Tarasek zagrają Świeć gwiazdeczką. Wśród nocnej ciszy to kolęda polska, która jak dotąd jest nieznana w sensie powstania tekstu i muzyki. Powstała na przełomie XVIII-XIX wieku. Na jej melodię bardzo często układano pieśni patriotyczne. Do dziś w kościołach rozbrzmiewa, rozpoczynając uroczystą mszę zwaną pasterką. Posłuchajmy wśród mocnej ciszy. Thank you.
Thank you.
Mamy na scenie jeszcze jeden prezent, ale to nie oznacza końca koncertu. Oczywiście w prezencie kolejni wykonawcy. Pierwsza wystąpi Helenka Zwolińska, która zagra nam na keyboardzie Lulajże Jezuniu. Następnie Iga Jaśkowska zagra na saksofonie Gdy się Chrystus rodzi. I na końcu mamy duet braci. Karol i Witek Procajło zagrają na pianinie i perkusji. Przybierzeli do Betlejem. Zapraszamy. Jedna z najbardziej znanych i lubianych polskich kolęd to Lulajże Jezuniu, kolęda kołysanka. Dokładna data jej powstania niestety nie jest znana, ale melodia jest tak piękna, że zachwyciła nawet Chopina, który w jednym ze swoich utworów użył właśnie motywu kolędy Lulajże Jezuniu. Posłuchajmy. Thank you.
świat dziś na biało z nieba sypało.